Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym wykładzie poświęconym szeroko rozumianym zagadnieniom geologicznym. Dzisiaj słów kilka o surowcach mineralnych. Niestety z racji ograniczonego czasu zostały one wybrane selektywnie do tych, które stanowią i największe złoża, i największe bogactwo naszego kraju. Proszę Państwa, patrząc na mapę naszego kraju, który terytorialnie w porównaniu z innymi państwami Europy jest raczej krajem średnim, widzimy, że ilość bogactw naturalnych występujących na jego terenie jest znacząca. O jakich bogactwach i surowcach mineralnych możemy mówić, które są współcześnie eksploatowane, wykorzystywane i stanowią cenne źródło wielu surowców? To przede wszystkim surowce energetyczne. Proszę Państwa, węgiel kamienny, który występuje w trzech zagłębiach, o których będziemy sobie dzisiaj mówić. Oczywiście w największym zagłębiu górnośląskim, zagłębiu lubelskim i nie prowadzącym eksploatacji już zagłębiu dolnośląskim. Węgiel brunatny, który występuje na dosyć dużym obszarze Polski, natomiast eksploatowany jest również w kilku miejscach. Będziemy o nich mówili, to zagłębie bełchatowskie, zagłębie konińskie, zagłębie turoszowskie i niewielka część na zachodzie Polski. To, proszę Państwa, ropa naftowa i gaz ziemny, bardzo ważne surowce strategiczne. Tutaj dwa bardzo ważne rejony, które się pojawiają, to oczywiście rejon Podkarpacia, czyli południowo wschodniej Polski, a także rejon Niżu Polskiego, czyli tereny Polski Zachodniej. Surowce metaliczne, czyli rudy metali, przede wszystkim rudy miedzi związane z Legnicko-Głogowskim Okręgiem Miedziowym, występującym na południowym zachodzie Polski. Rudy cynku i ołowiu, które do niedawna były jeszcze eksploatowane na terenach Polski. W chwili obecnej już ostatnia kopalnia została postawiona w stan likwidacji. To surowce chemiczne wykorzystywane w różnych dziedzinach przemysłu. Sól kamienna, a także sole potasowe czy potasowo-magnezowe, które niestety występują w bardzo niewielkiej ilości. A także gipsy i anhydryty, które bardzo często powiązane są z występowaniem innych ewaporatów. Rozpocznijmy więc naszą wędrówkę poprzez surowce mineralne. Rozpoczniemy ją od węgla kamiennego, który, proszę Państwa, na terenach Polski oczywiście jest eksploatowany metodą podziemną ze względu na głębokość zalegania pokładu. Gdzie będą występowały złoża węgla kamiennego, które w chwili obecnej są eksploatowane? To oczywiście południowa część Polski, czyli górnośląskie zagłębie węglowe. To rejon Polski Wschodniej, czyli lubelskie zagłębie węglowe, w którym w chwili obecnej eksploatacja odbywa się w jednej kopalni, w kopalni Bogdanka. I dolnośląskie zagłębie węglowe, które tak jak już wspominałam, w chwili obecnej nie prowadzi eksploatacji. Rozpocznijmy, proszę Państwa, od górnośląskiego zagłębia węglowego, które ma taki bardzo charakterystyczny kształt trójkątny. Jeżeli bliżej przyjrzymy się jego budowie, to widzimy, że przypomina on nieco asymetryczną synklinę, w których widać wychodnie poszczególnych warstw powiązanych z występowaniem określonych pokładów węgla. Tych pokładów, proszę Państwa, w górnośląskim zagłębiu węglowym występuje ponad 520. Oczywiście nie wszystkie z nich są tak samo miąższe. Te o największej miąższości zostały już wyeksploatowane, natomiast wszystkie, które liczą ponad metr miąższości, również mogą być przedmiotem eksploatacji. Widzimy wyraźnie, że zbliżając się ku północnemu wschodowi, ilość osadów maleje i pojawiają się osady coraz młodsze.
gdzie kończy się sedymentacja tak zwaną arkozą kwaczalską, która stanowi koniec sedymentacji związanej z formacją produktywną. Oczywiście, jaki jest wiek tych utworów? Proszę Państwa, to są skały karbońskie na Muru i Westfalu. W momencie, kiedy mieliśmy sedymentację osadów z bardzo dużą ilością substancji organicznej, która szybko ulegała przykryciu, która ulegała pogrążeniu i wraz z głębokością ulegała uwęgleniu. Jeżeli spojrzelibyśmy na budowę Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, widzimy wyraźnie, że jest to teren bardzo silnie stektonizowany, jak również w brzeżnych jego partiach możemy zaobserwować liczne struktury fałdowe wynikające z kontaktu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego czy bloku Górnośląskiego z dosyć sztywną strefą śląsko-morawską, należącą już do terenu Sudetów. Również po wschodniej czy północno-wschodniej stronie Zagłębia widzimy także pewne struktury wykazujące zaangażowanie tektoniczne. W tym miejscu blok Górnośląski graniczy z blokiem Małopolskim. My jeszcze o tej granicy będziemy sobie wspominali, opowiadając o nieco innych surowcach, dlatego że zaangażowanie tektoniczne tej strefy, a także liczne uskoki pojawiające się właśnie na granicy tych dwóch bloków, pozwoliły na migrację różnego typu zmineralizowanych roztworów. Jeżeli spojrzymy na całą budowę bloku Górnośląskiego, widzimy również szereg stref uskokowych, które oczywiście mają znaczący wpływ na przebieg pokładów, a to oznacza liczne utrudnienia podczas eksploatacji, gdyż takie strefy uskokowe mogą powodować przesunięcia pokładów produktywnych na dosyć znaczne odległości. Jeżeli spojrzymy, proszę Państwa, na profil tych osadów, widzimy wyraźnie, że w części zachodniej, kontaktującej się właśnie ze strefą śląsko-morawską, miąższość tych osadów jest znacznie większa, ale także pogrążone są one na znacznie większej głębokości. Kierując się ku północnemu wschodowi, warstwy te zalegają już znacznie płycej, ale i miąższość tych osadów ulega znacznej redukcji. Oznacza to, że zachodnia część zagłębia, zachodnia część była znacznie bardziej pogrążana i tutaj mogły się pojawić utwory o znacznej miąższości. Na przekroju macie Państwo zaznaczony najbardziej miąższy pokład węgla, pokład 501, który swoją miąższością przekraczał 20 metrów. On już jest oczywiście dawno wyeksploatowany, niemniej był znaczącym reperem w osadach karbońskich. Państwa, patrząc na przekrój geologiczny, widzimy wyraźnie właśnie tendencję, która pokazuje nam zmianę miąższości poszczególnych serii osadów karbońskich, które dzielą się od serii paralicznej poprzez górnośląską serię piaskowcową, aż do serii mułowcowej, w których właśnie notujemy występowanie pokładów węgla. Drugim zagłębiem, które jest obecnie eksploatowane, albo w którym eksploatowane są złoża węgla kamiennego, to jest lubelskie zagłębie węglowe z jedną czynną kopalnią podziemną, kopalnią Bogdanka. I tutaj również mamy podobną sytuację. Utwory karbonu produktywnego właśnie są eksploatowane w tym miejscu.
Państwa, kolejne zagłębie, które już, tak jak wspomniałam, w którym eksploatacja została zakończona. Jak Państwo widzą, ostatnie wagoniki urobku wyjechały w 2000 roku. Znajdowało się na południowym zachodzie Polski, w okolicach Wałbrzycha, w zachodniej części Kotliny Kłodzkiej, aż ciągnąc się do Lubawki, takim bardzo charakterystycznym łukiem. Tutaj, proszę Państwa, węgle występujące na tym terenie charakteryzowały się bardzo wysoką kalorycznością, aż do tak zwanych węgli antracytowych, czyli węgli o bardzo wysokim stopniu utlenienia. Jednakże warunki geologiczne tych złóż, bardzo liczne uskoki, a także wysokie zagrożenie metanowe spowodowało, że kopalnie na tym terenie po polskiej stronie zostały zamknięte ze względu na wyczerpywanie się zasobów, a także niebezpieczeństwo pracy. Proszę Państwa, kolejnym surowcem energetycznym to jest węgiel kamienny. Węgiel brunatny. Na terenie Polski, tak jak powiedziałam, możemy go spotkać właściwie na bardzo dużym obszarze. Niemniej w większości zalega on na znacznych głębokościach. Z racji tego, iż jest to węgiel o znacznie mniejszej kaloryczności, w przeciwieństwie do węgla kamiennego, węgla karbońskiego, wieku karbońskiego, wydobywanego metodą podziemną, węgiel brunatny wydobywany jest metodą odkrywkową. Stąd też tylko w kilku obszarach Polski prowadzone są roboty górnicze. Jeżeli spojrzymy na cały teren zachodniej czy środkowo-zachodniej Polski, możemy go podzielić na cztery obszary występowania węgla i eksploatacji tego surowca. To jeden z większych rejonów, rejon czy region Wielkopolski z kopalniami w Koninie, w Adamowie, rejon łódzki z najbardziej znaną kopalnią w Bełchatowie, rejon dolnośląski i Turów na południowo-zachodnim krańcu, w tak zwanym worku turoszowskim w okolicach Bogatyni, i region lubuski z bardzo ciekawą geologicznie kopalnią w Sieniawie. Państwa, jeżeli chodzi o wiek węgla brunatnego, jest to węgiel trzeciorzędowy, głównie dolnego i środkowego miocenu. Wydziela się kilka pokładów węgla, które występuje właściwie na obszarze całego kraju. Najczęściej eksploatowane to pokład ścinawski, łużycki i środkowopolski. Jeden z młodszych przypadający na środkowy miocen. Patrząc na zasięg występowania poszczególnych pokładów, widzimy, że największy obszar przypada pokładowi środkowopolskiemu. Następnie mamy pokład łużycki i ścinawski. To są te trzy pokłady, które w chwili obecnej są eksploatowane w większości zakładów. Państwa, zacznijmy od kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. W tej chwili eksploatowane są dwa pola, pole Bełchatów i pole Szczerców. Obydwa te pole oddzielone są wysadem solnym, co jest takim bardzo ciekawym elementem geologicznym. Jak widzimy, obszary te są bardzo duże. Oczywiście eksploatacja tutaj jest prowadzona metodą odkrywkową, gdyż złoża zalegają na nieznacznych głębokościach. I widzimy tutaj, jak wygląda taki zakład górniczy z kolejnymi pokładami węgla eksploatowanymi metodą odkrywkową. Co jest ciekawe, w tego typu zakładach górniczych
odpady poprodukcyjne, czy też warstwy nadkładu, warstwy płonne, które muszą zostać zdjęte podczas eksploatacji, są składowane w wyeksploatowanych już fragmentach kopalni, stanowiąc tak zwane zwałowiska wewnętrzne, będące również elementem rekultywacji zakładu, który niejako zasypuje stworzoną przez siebie przestrzeń wewnątrz kopalni. Patrząc na usytuowanie tych pokładów, widzimy wyraźnie, że mają one charakter równoleżnikowy, poprzecinane są jednak licznymi uskokami, tworząc takie charakterystyczne rowy, bardzo często ze wzbogaconą miąższością utworów węgla brunatnego, które rozciągają się najczęściej w kierunku północ. Południe. Proszę Państwa, kopalnia węgla brunatnego Turów, znajdująca się na południowym zachodzie naszego kraju, największa odkrywka, jeżeli chodzi o zasoby surowca. Tutaj również widzimy, że część tej kopalni już została zajęta przez tak zwane zwałowisko wewnętrzne, natomiast sama eksploatacja, proszę Państwa, prowadzona jest na wielu poziomach. Co więcej, w tej kopalni poza węglem brunatnym eksploatowane są również surowce i lasty jako kopalina towarzysząca, co jest bardzo częstym zjawiskiem, jeżeli chodzi o występowanie różnych surowców, które mogą ze sobą współwystępować i mogą być wspólnie traktowane jako surowce mineralne eksploatowane w danym zakładzie. Miąższość, proszę Państwa, tutaj pokładów waha się od kilku do kilkunastu metrów. Każdy z takich pokładów eksploatowany jest metodą zabierkową. Eksploatacja czy transport takiego surowca odbywa się przy pomocy taśmociągów, ponieważ węgle brunatne charakteryzują się znacznie mniejszą kalorycznością niż węgle kamienne. Przy zakładach wydobywczych posadowione są elektrociepłownie, które wykorzystują ten surowiec, gdyż transport na większe odległości nie byłby po prostu opłacalny. Proszę Państwa, patrząc na przekrój geologiczny kopalni węgla brunatnego Turów, widzimy również bardzo podobną sytuację jak w przypadku kopalni w Bełchatowie, czyli charakter zrębowy, który niekiedy ma wpływ na zróżnicowane położenie kolejnych poziomów węgla. Niektóre z nich mają bardzo dużą rozciągłość i co ułatwia znaczące eksploatacje, niektóre z nich wyraźnie są przesunięte względem siebie. Tutaj bardzo dobrze, proszę Państwa, widać, jak duży jest to obszar, jak również widać front eksploatacyjny z wyraźnie widocznymi poziomami węgla brunatnego. Proszę Państwa, i kopalnia, o której Państwu wspominałam, znajdująca się w okolicach Międzyrzecza, kopalnia węgla brunatnego w Sieniawie, która posadowiona jest w utworach bardzo silnie sfałdowanych. Poprzednie, jak widzieliśmy, były to utwory zalegające praktycznie prawie równoleżnikowo, prawie poziomo, natomiast kopalnia w Sieniawie posadowiona jest w utworach bardzo silnie sfałdowanych, bardzo silnie zaangażowanych tektonicznie, co ma również znaczący wpływ na sposób jej eksploatacji. Kiedy się przyjrzymy, widzimy wyraźnie bardzo charakterystyczny kierunek eksploatacji, pozwalający na wybranie surowca jedynie z określonego wąskiego fragmentu. Co więcej, widać bardzo silne zaangażowanie tektoniczne również w samych pokładach węgla, co bardzo dobrze jest widoczne na kolejnych poziomach
eksploatacyjnych. Proszę Państwa, i jeszcze jedno złoże, które nie jest eksploatowane, a które jest największym złożem tego typu surowców w naszym kraju, to złoże Legnica. Ono jest udokumentowane, znajduje się na północ od Legnicy, praktycznie występuje nad obszarami, o których sobie będziemy dzisiaj mówili, czyli nad obszarami występowania rud miedzi. Ze względu na urbanizację tego terenu, w tej chwili złoża te jeszcze nie są eksploatowane. Proszę Państwa, ropa naftowa i gaz ziemny, można by powiedzieć, że jest to kolebka tego przemysłu dla całego świata, dlatego iż pierwsze wydobycie i pierwsze kopalnie ropy naftowej powstały w 1854 roku, zostały założone między innymi przez Ignacego Łukasiewicza. Na zdjęciu macie Państwo pierwszą kopalnię, czy właściwie pierwszy szyb wydobywający ropę naftową. To jest kopalnia Franek. W tej chwili znajduje się na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Jest najstarszą czynną do dziś kopalnią ropy naftowej na świecie. Do dziś takim wiadrem wybiera się dopływającą do studni ropę. Proszę Państwa, ale patrząc na mapę Polski, widzimy obszary występowania ropy naftowej i gazu ziemnego. To oczywiście południowo-wschodnia Polska, czyli rejon Podkarpacia, Karpaty Fliszowe i Zapadlisko Przedkarpackie, rejon Wielkopolski, czyli tak zwanego Niżu Polskiego i oczywiście rejon nadbałtycki, czyli okolice Morza Bałtyckiego. Patrząc na poszczególne rejony i obszary ropy i gazonośne, widzimy, że związane są one z utworami różnego wieku, a co za tym idzie również różnego wykształcenia litologicznego. Mamy, proszę Państwa, kilka takich regionów. Jest to region małopolski, region wielkopolski, o którym już sobie wspominaliśmy, ale także region lubelski, region pomorski i region gdański. Jak wygląda poszukiwanie i eksploatacja tego typu surowców? Oczywiście najpierw musimy wykonać odpowiednie odwierty, w których przeprowadza się odpowiednie badania, czy mamy dopływ medium do naszego otworu, a następnie w krajobrazie, w którym występują tego typu surowce, możemy zobaczyć liczne kiwony, bądź też wydobywające samoczynnie wypływającą ropę, bądź też przy pomocy właśnie takich urządzeń wgłębnych, które pozwalają z dużych głębokości czerpać surowiec. Jest to bardzo charakterystyczny obraz właśnie dla rejonów, w których występują węglowodory ciekłe. Proszę Państwa, patrząc na rejon Podkarpacia, czyli obszar małopolski, widzimy, że wyraźnie jest on dwudzielny. Mamy Karpaty czy Karpaty Fliszowe, w których dominującymi złożami będą złoża ropy naftowej i rejon Zapadliska Przedkarpackiego, w których wyraźnie widzimy dominację występowania gazu ziemnego. Proszę Państwa, skąd te surowce tam? Oczywiście, aby mogła nastąpić generacja węglowodorów, zarówno gazowych, jak i ciekłych, musi być odpowiednie nagromadzenie substancji organicznej, ale także, proszę Państwa, musi być odpowiednia temperatura. Mówimy o tak zwanych oknach ropnych. Jak Państwo widzą, wyraźnie widać zakres temperatur, w których ropa naftowa może być generowana z substancji organicznej, a także oknie gazowym, czyli tak zwanym gazie termogenicznym, który może być generowany mniej więcej do 180 stopni. Wyższe temperatury, proszę Państwa, powodują rozkład węglowodorów i praktycznie brak nagromadzeń złożowych. Mamy jeszcze, proszę Państwa, tak zwany gaz biogeniczny, gaz, który może być generowany przy bardzo niskich temperaturach, już przy niewielkim pogrążeniu osadów. Oczywiście, żeby
takie węglowodory mogły być generowane, czy mogły tworzyć złoża, musimy mieć, proszę Państwa, skały, w których występuje ta substancja organiczna, czyli tak zwane skały macierzyste, a do tego muszą jeszcze w systemie pojawić się skały zbiornikowe, skały charakteryzujące się odpowiednią porowatością i przepuszczalnością, czyli takimi cechami, które będą pozwalały na migrację tych węglowodorów, a także ich zatrzymanie w tego typu utworach. Oczywiście skały zbiornikowe muszą być odpowiednio izolowane, muszą stanowić odpowiednie pułapki, tak aby węglowodory mogły być w nich gromadzone. Proszę Państwa, obszar wielkopolski, czyli z Podkarpacia, z południowo-wschodniej Polski przenosimy się na zachód. Tutaj, proszę Państwa, głównymi czy dominującymi złożami są złoża gazu ziemnego. Jedynie w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego widzimy, że również występują złoża ropy naftowej. Złoża te, proszę Państwa, związane są głównie z utworami perskimi, tak zwanego dolomitu głównego, czyli z osadami cechsztynu, o których jeszcze dzisiaj będziemy sobie mówili. Basen cechsztyński, basen permski stanowił południowo-wschodnią część bardzo dużego basenu zalewowego, który w okresie permu pojawił się w Europie, pojawił się na terenie Polski, pojawił się również na terenie Niemiec, Danii, czyli całej właściwie obecnej północno-wschodniej, północno-zachodniej Europy. Jak wyglądają kopalnie gazu? Już powiedzieliśmy sobie, jak mogą wyglądać kopalnie ropy. Kopalnie gazu to są miejsca, w których gaz jest odpowiednio wydobywany i odpowiednio przetwarzany, tak aby mógł być odprowadzany już do sieci przesyłowej. Eksploatowany z otworów jest przy pomocy odpowiednich głowic, odpowiednimi zabezpieczeniami, stąd przesyłany do instalacji, która już pozwala na jego odpowiednie wysuszenie, a także odpowiednie przerobienie, tak żeby mógł być przesłany do sieci przesyłowej. Proszę Państwa, bardzo ważnym elementem magazynowania surowców mineralnych, surowców strategicznych, bo takim surowcem jest gaz ziemny, są podziemne magazyny gazu, które bardzo często znajdują się czy są zakładane w wyeksploatowanych już wcześniej złożach gazu. Wiemy wtedy, że takie skały charakteryzują się bardzo dobrą porowatością i przepuszczalnością. I takim przykładem jest jeden z najnowocześniejszych magazynów gazu znajdujących się na Podkarpaciu w niedaleko miejscowości Strachocina. Bardzo ciekawie położony w takim, można by powiedzieć, że tarasowym układzie. Państwo tutaj widzą całą instalację tego magazynu, a został on posadowiony w wyeksploatowanym już wielopoziomowym złożu gazu ziemnego. Jak Państwo widzą, takie złoża charakteryzują się bardzo często kilkoma poziomami, które mogły być eksploatowane. W momencie wyeksploatowania takiego złoża jest on traktowany jako, czy może zostać odpowiednio dostosowany do potrzeb magazynowania gazu. Proszę Państwa, tych podziemnych magazynów gazu w Polsce jest kilka. Jak Państwo widzą, część z nich jest posadowiona, czy znajduje się właśnie w południowo-wschodniej Polsce, czyli tam, gdzie eksploatowane są właśnie złoża gazu ziemnego, ale także mamy właśnie magazyny gazu posadowione na zachodniej części naszego kraju.
Ostatnim etapem, proszę Państwa, przeróbki ropy naftowej są rafinerie. Tutaj jedynie dla zobrazowania, jak wielkie są to instalacje, które pozwalają na przeróbkę tego ważnego strategicznie surowca. Proszę Państwa, historia wydobycia ropy naftowej na terenach Polski, tak jak powiedziałam, sięga połowy XIX wieku i była znaczącym elementem rozwoju dla tego obszaru, a wszystko się zaczęło od naturalnych wypływów ropy naftowej na powierzchni, gdyż budowa geologiczna, szczególnie Karpat Fiszowych, gdzie mamy na przemian ległe warstwy piaskowcowo-łukowe, pozwalała na migrację tego surowca i jego wypływ na powierzchnię. Bardzo często, nawet do dziś, można spotkać właśnie takie wysięgi ropne pojawiające się samoczynnie na powierzchni gruntu. Proszę Państwa, przechodzimy w tej chwili do surowców metalicznych. Wybrałam dla Państwa dwa najważniejsze, które są bądź były eksploatowane na terenie Polski i regiony, które najbardziej obfitowały w tego typu i obfitują w tego typu surowce. Zaczniemy od rud miedzi. Charakterystyczny krajobraz podziemny, bo oczywiście ten surowiec jest eksploatowany również metodą podziemną. To występujące na monoklinie przedsudeckiej złoża miedzi, eksploatowane w tej chwili przez koncern KGHM, kopalnie Lubin, Rudna, Polkowice, Sieroszowice i Głogów, a także tak zwane stare zagłębie miedziowe znajdujące się w Niedźce północno-sudeckiej. Państwa, jeżeli spojrzymy na przekrój geologiczny złóż miedzi, to znajdują się one, czy występują na monoklinie przedsudeckiej, oczywiście w bardzo charakterystycznym położeniu, w równoległych, nieco wychylonych względem siebie warstw. Na osadach czerwonego spągowca rozpoczyna się sedymentacja osadów morskich transgresji cechsztyńskiej, charakteryzującej się bądź też sedymentacją osadów węglanowych, bądź też bezpośrednio pojawiającą się sedymentacją osadów łupka z dużą zawartością substancji organicznej, bardzo charakterystycznego w swojej barwie ciemnego, prawie czarnego. Następnie nad osadami łupkowymi pojawiają się osady węglanowe, głównie są to osady dolomitowe. Jeżeli patrzymy na mineralizację, jaka się pojawia w osadach czy w strefie na monoklinie przedsudeckiej, to zmineralizowana, proszę Państwa, jest najwyższa część osadów piaskowcowych, tak zwana ruda piaskowcowa. Niekiedy jest to też tak zwany biały spągowiec. Jest to wynik odbarwienia czerwonych osadów w wyniku transgresji morskiej i wymywania czerwonego spoiwa skał piaskowcowych. Następnie pojawia się właśnie ruda łupkowa, czyli sedymentacja łupkowa, która jest, w której pojawia się mineralizacja miedziowa, głównie związkami siarczkowymi. I następnie mamy rudę dolomitową, czyli właśnie osady węglanowe pojawiające się ponad osadami łupkowymi. Jak wygląda taka ruda? Macie Państwo przedstawioną ją na zdjęciu z prawej strony. Widać wyraźnie ciemno-szarą, prawie czarną skałę, bardzo często z widocznymi żyłami mineralizacji kruszcowej, bądź to o barwie lekko fioletowej, bądź też pięknie złotej. Większość minerałów występujących w łupkach, tak zwanych łupkach miedzionośnych, to siarczki miedzi, takie jak chalkopiryt, bornit, chalkozyn czy kowelit.
Ruda piaskowcowa, czyli pojawiająca się pod łupkiem miedzionośnym, bardzo często charakteryzuje się takim rytmicznym warstwowaniem z pojawiającą się widoczną utlenioną mineralizacją miedzi. Bardzo często na powierzchni tej skały widać występujący malachit. Łupki miedzionośne charakteryzują się niezbyt wielką miłością. Proszę Państwa, one mogą dochodzić do około pół metra. Niemniej zawartość pierwiastka rudnego jest na tyle wysoka, że eksploatacja tych osadów jest bardzo opłacalna. Co więcej, rudy te, proszę Państwa, są tak zwanymi rudami polimetalicznymi. Oznacza to, że w swoim składzie minerały rudne mają liczne domieszki, które również mogą być eksploatowane. Jakie to są pierwiastki, które mogą być odzyskiwane poza miedzią z tych utworów? To przede wszystkim złoto i srebro. Koncern KGHM jest jednym z głównych producentów tych pierwiastków. To także ren czy seren, a rudy importowane z innych zakładów wydobywczych tego koncernu pozwalają jeszcze na eksploatację czy odzyskiwanie molibdenu. Widać tutaj wyraźnie, jak wygląda mineralizacja kruszcowa. Są to najczęściej wypełnienia żył, impregnacje jakieś. Bardzo często też jest rozproszona w samej skale i niewidoczna gołym okiem. Jak widać, miąższość tych warstw nie jest zbyt znaczące. Niekiedy widać silne zaangażowanie tektoniczne, nawet na nieznacznym obszarze widać liczne spękania pojawiające się, czy też w strefach uskokowych przesunięcia warstw względem siebie. Państwa, stare zagłębie miedziowe charakteryzuje się nieco inną sedymentacją. Tutaj mineralizacja występuje głównie w osadach ilasto-marglistych, znacznie jaśniejszych, ze znacznie mniejszą zawartością substancji organicznej. Również były tutaj prowadzone prace eksploatacyjne, zarówno przed II wojną światową, jak i po II wojnie światowej. Ostatnią kopalnią, która zakończyła swoją działalność, była kopalnia Konrad. Rudy cynku i ołowiu. Proszę Państwa, bardzo charakterystyczne, z przepięknie układającymi się sekwencyjnie minerałami, głównie siarczkami, galeną i sfalerytem. Rudy cynku i ołowiu występowały i występują głównie w południowej Polsce. W chwili obecnej nie są już eksploatowane. Występowały w rejonie Olkusza, tutaj były trzy zakłady górnicze, ale także Chrzanowa, Trzebini, występują również w rejonie Zawiercia. W tej chwili jeszcze nie są one eksploatowane. Być może w przyszłości powstaną tutaj zakłady górnicze. Jak wygląda rozprzestrzenienie? Wyraźnie widać, że mineralizacja rudna układa się współkształtnie do granicy pomiędzy właśnie blokiem małopolskim a blokiem górnośląskim. O tym, o którym wspominaliśmy sobie, mówiąc o węglu kamienny. Z racji zaangażowania tektonicznego w tych strefach możliwa była migracja roztworów zmineralizowanych, które prowadziły do powstawania i krystalizacji mineralizacji siarczkowej na tym terenie. Złoża te były przypisywane genetycznie do tak zwanych złóż Mississippi Valley. Niemniej geneza ich pozostaje nie do końca wyjaśniona. Patrząc na przekrój geologiczny, widzimy wyraźnie, że złoża te mogą mieć dwojaki charakter, albo są posadowione
horyzontalnie, albo też mogą występować w formie gniazd. Głównie występują w skałach dolomitowych triasu środkowego. Tu przykład właśnie takich zmineralizowanych stref, bardzo często występujących w formie gniazdowej. Państwa, sole kamienne, czy sól kamienna i sole potasowe, surowce chemiczne występujące na obszarze naszego kraju. To znowu dwa bardzo ważne obszary związane z, można powiedzieć, że środkową Polską, z wałem kujawsko-pomorskim, okolice Kłodawy i Nowrocławia. To obszar monokliny przedsudeckiej, tożsame z występowaniem ród miedzi, czyli Polkowice, Sieroszowice, i obszar południowej Polski związany z osadami mioceńskimi, okolice Wieliczki czy Bochni. Czym różnią się te sole? Proszę Państwa, sole występujące w środkowej i zachodniej części kraju są wieku permskiego, związane są z sedymentacją osadów cechsztynu, czyli zbiornika wodnego, który ulegał ewaporacji. Tam też osadzały się dosyć miąższe pokłady soli, które na granicy Platformy Wschodnioeuropejskiej uległy silnym zafałdowaniom i tworzą wysady solne, czyli takie charakterystyczne słupowe struktury, które z dosyć dużych głębokości są wyciskane czy wypychane ku powierzchni terenu. Patrząc na mapę tego obszaru, wyraźnie widzimy, że takich wysadów jest tutaj bardzo dużo. Jak one wyglądają? Można zobaczyć na przykładzie przekroju wysadu solnego w Kłodawie, czynnej kopalni, która w chwili obecnej prowadzi tutaj eksploatację. W tej chwili prowadzona jest ona do poziomu około 1000 metrów, a sól tutaj wydobywana charakteryzuje się bardzo ciekawą czerwoną barwą wynikającą z domieszek tlenku żelaza, jakim jest hematyt. Widać też, można też zaobserwować bardzo ciekawą tektonikę solną z wyraźnie widocznymi strukturami fałdowymi pojawiającymi się, czy wynikającymi, czy uwidocznionymi poprzez różne zabarwienie soli. Państwa, metoda eksploatacji, jak widać, to metoda komorowa, polegająca na wybieraniu bardzo dużych obszarów takiego surowca. Chciałam tu Państwu pokazać i powiedzieć ciekawostkę, gdyż ta komora stanowi najgłębszą salę koncertową w Polsce i chyba również w Europie. Charakteryzuje się doskonałą akustyką, ma około 100 metrów długości i około 20 metrów wysokości. Tak wyglądają właśnie pojawiające się struktury solne wynikające z zaangażowania tektonicznego tej kopalni. Państwa, Polkowice, Sieroszowice to również sole permskie występujące około 100 metrów nad podkładami miedzi, ale już charakteryzujące się taką bardzo typową budową pokładową. Eksploatowane również w sposób taki komorowy. Widzimy wysokość chodników około 7 metrów. Bardzo ciekawe pojawiające się tutaj również struktury widoczne na ścianach kopalni. Proszę Państwa, i przechodzimy do soli młodszych, soli mioceńskich, pojawiających się na południu Polski. Tutaj również mamy występujące sole pokładowe, niemniej uległy one znacznym zafałdowaniom w wyniku nacisku
Karpat, które z południa powodują nasuwanie się na występujące tutaj pokłady solne. Oczywiście Wieliczka to kopalnia najbardziej znana, chociażby z faktu, iż jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a eksploatacja tam była prowadzona od kilku wieków. W tych samych osadach występuje, czy była posadowiona kopalnia soli w Bochni, niemniej ona ma nieco inny charakter, gdyż ta część już jest znacznie bardziej zaangażowana tektonicznie i widzimy, że te pokłady soli niekiedy występują wręcz praktycznie pionowo. Państwa, i kończąc króciutko o jeszcze jednych surowcach chemicznych, występujących głównie w Nietce północno-sudeckiej, to gips i anhydryty, również ewaporaty, bardzo często tworzące się wcześniej w cyklu krystalizacyjnym niż sole kamienne, niż halit, pojawiające się na obrzeżeniu Niecki północno-sudecki, również wieku permskiego, czyli tak samo jak chociażby sole pojawiające się w Olkowicach i Sieroszowicach. W chwili obecnej eksploatowane są jedynie w dwóch kopalniach, natomiast tworzą takie charakterystyczne pokładowe złoża zapadające ku północnemu wschodowi. Oczywiście, proszę Państwa, wszystkie te surowce, o których sobie dzisiaj mówiliśmy, są bardzo ważnymi elementami wielu dziedzin przemysłu, a stanowią też bardzo niekiedy ważne strategicznie surowce. Dziękuję bardzo za uwagę.